Prawie 7 milionów pasażerów dziennie przemieszcza się tymi tunelami. Prawdopodobnie większość z nich nie zdaje sobie sprawy, jakie kryją tajemnice. Moskiewskie metro, bo o nim mowa, to chyba najpiękniejsza tego typu kolej na świecie. Aż 44 stacje zostały wliczone w poczet dziedzictwa kulturowego Rosji. Metro is just unbelievable. You know, you don't find another subway like that anywhere in the world. And it's like from the viewpoint of pragmatic use, it's completely useless. I mean, like, why would you spend billions and then it's like these millions of hours of human labor on just making a f***ing transport system in your city that amazingly beautiful? Wybudowane w minionym stuleciu tunele są niedostępne dla przeciętnych Rosjan. Mało prawdopodobne jest jednak, by ktokolwiek z nich chciał udać się w głąb ciemnych korytarzy. Jedną z legend krążących wśród Moskwian jest ta, mówiąca o serii eksperymentów nuklearnych przeprowadzanych właśnie w tunelach metra. Broń atomowa miała być testowana na cywilach, którzy wskutek napromieniowania przeszli mutację genetyczną. Jak się okazuje, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji spotykał się z żywymi dowodami na wiarę Rosjan w tego typu legendy. Ja nawet kiedyś byłem świadkiem tego, jak pewna pani krzyczała na swoje dziecko w metrze, żeby się nie oddalało, bo jakiś mutant je porwie. Obecny zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej patrzy na tego typu sensacje z przymrużeniem oka. Nie zaprzecza jednak, jakoby tunele moskiewskiego metra były wykorzystywane przez armię rosyjską. Parę razy byłem świadkiem zamykania stacji metra i na przykład sytuacji, w której żołnierze schodzili do tego metra. Ludzie czekali grzecznie na przykład godzinę pod zamkniętą stacją metra. W tym czasie ci żołnierze coś na tej stacji metra robili, ale już na powierzchnię nie wychodzili z tej stacji metra i po godzinie ludzie byli wpuszczani do środka. Hubert Bojarski z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie swoimi słowami również potwierdza przydatność korytarzy metra najpierw wojskom radzieckim, a teraz rosyjskim. Druga linia jest na tyle szeroka, że rzeczywiście można tamtędy przewozić duży sprzęt wojskowy. Druga linia, czyli owiana aurą tajemniczości, nitka metra służąca wysokim kremlowskim oficjalom w razie niebezpieczeństwa. Choć informacje na jej temat również znajdziemy na półce z legendami, wszystko wskazuje na to, że tego typu obiekt istnieje. Mamy dwa przekazy, które tak naprawdę potwierdzają istnienie linii D6, czy metra 2. Taka linia metra istnieje w Waszyngtonie, gdzie jest połączona z systemem metra miejskiego, linia kolejowa łącząca budynek Kongresu USA z budynkami wokół kongresu. I wiemy o tym, że Rosjanom się bardzo ten pomysł spodobał, jak oglądali to w Waszyngtonie. Więc myślę, że nawet jeżeli takiej drugiej linii metra przez długi czas nie było, to potem ją na pewno zbudowali. Jestem przekonany, że ona istnieje. Metro budowane w ZSRR miało charakter nie tylko komunikacyjny, ale również propagandowy. Można wręcz uznać je za element walki Rosjan z Amerykanami podczas tak zwanej zimnej wojny. Gigantyczny rozmach moskiewskiego metra Rosjanie mogą zawdzięczać Józefowi Stalinowi. No, może nie dokładnie jemu, a jego ogromnej fobii przed planowanymi na niego zamachami. Linie moskiewskiego metra były specjalnie pogłębiane na jego oficjalną prośbę i tak przeprowadzone, żeby w razie możliwości można było jak najszybciej ewakuować cały rząd, aby jego przede wszystkim, poza granice Moskwy. Pomimo tego, że większość legend o moskiewskim metrze to historie, w które wprost nie da się uwierzyć, jest w jego korytarzach coś, co nie daje spokoju tropicielom podziemnych mitów. I być może słusznie. Na każdej stacji metra jest bardzo dużo drzwi, które nie wiadomo dokąd prowadzą. Te drzwi w godzinach szczytu się otwierają i wychodzą na przykład dziwni panowie z tych pomieszczeń. Z teczką w ręku udają się do pociągu na peron w stronę metra. Czy rzeczywiście w podziemiach Moskwy znajduje się wejście do piekła, jak mówi jedno z podań? Rosyjski dziennikarz i pisarz twierdzi, że moskiewskie metro jest świątynią nowego, lepszego świata. Jednak nawet dla niego nie wszystkie fakty są zupełnie jasne. Why this temple is underground, closer to hell than to heaven, this is another issue that we need to discuss.